To na razie tradycyjnie, nieoficjalnie witam pierwszych naszych widzów. Jeżeli możecie Państwo napisać, czy nas dobrze słychać i widać. Cześć Maciej, daj znać, poproszę Ciebie, czy dobrze nas widać i słychać. Czy jest wszystko z dźwiękiem, dobrze i obrazem. Rozstrzygnijmy na początku te kwestie techniczne i będziemy od razu zaczynać. Paweł, czy mogę Cię prosić, byś nieoficjalnie się przywitał na razie? Dzień dobry, witam się nieoficjalnie. Tak? Jest lekki pogłos, mówi Maciej, ale okej, okay, no ale tak ważne, że nas słychać, mam nadzieję, i to jest najważniejsze. Nie wiem, bo ja to korzystam z tej normalnej tak komputera, nie myślałem o słuchawkach, może byłoby wtedy lepiej, ale to już pewnie za późno. Następnym razem, Paweł. Tak. Okej, to minęła godzina 20 i witam serdecznie wszystkich w naszym kolejnym webinarze pod tytułem Porozmawiajmy o sporcie w domu. Dziś moim i Państwa gościem wybitny sportowiec, halowy mistrz Europy w biegu na 800 metrów, brązowy medalista mistrzostw świata również na dystansie 800 metrów, wielokrotny rekordzista Polski i aktualny rekordzista naszego kraju właśnie na dystansie 800 metrów, Paweł Czapiecki. Pawle, czy wszystko się zgadza i witaj serdecznie. Witam serdecznie, nie wszystko się zgadza, chociaż nie, bo rekord polski na 800 metrów pobiłem raz, no, na tyle porządnie, że go potem sam... Ale medalistą mistrzostw Polski jesteś wielokrotnie. Tak, chociaż rekordzistą też, bo byłem na 1500 i na 800 w hali, wszystkie mi już pozabierali, właśnie poza tym jednym najważniejszym. Okej, okay. Chciałem zacząć naszą rozmowę od pewnego pytania dotyczącego wywiadu, który udzieliłeś mniej więcej rok temu. Powiedziałeś w nim, tu cytuję, ja się w tej chwili obijam. Czy ty się nadal obijasz, czy robisz coś konstruktywnego? Wiem nieoficjalnie, że jesteś pracownikiem, że pracujesz, ale intryguje mnie to sformułowanie, że ty się w tej chwili obijasz. Przecież jesteś komentatorem, jesteś też felietonistą. Jak to z tobą, Pawle, w tej chwili jest? Znaczy, no, mówiłem to w takim kontekście jakiejś regularnej pracy od 7 do 15, tak? No, tak jakoś nigdy po tej karierze w taki układ nie wszedłem, pracowałem też w agencji marketingowej, sportowej. No to taki był troszeczkę, że tak powiem, w cudzysłowie, ale no wiadomo, no, generalnie to też w polskim społeczeństwie takie, to już coraz mniej panuje pogląd, że jak ktoś wagonu węgla na zmianie nie przerzuci, to się obija. Tak? Więc to może w tym kontekście można było rozpatrywać, no ale przez te 7 lat, nie, już 8 lat do zakończenia kariery cały czas w sporcie, w różnych rolach i no, w tej chwili też akurat zarządzam spółką, która właśnie zarządza basenem, stadionami, także to też sport. No i zawsze można by robić więcej, no ale jakoś tak nie narzekam. Okej, witam kolejnych widzów, którzy tutaj się do nas dołączyli i cały czas przypominam, że mają Państwo okazję i możliwość zadawania też pytań Pawłowi. Ja będę je czytał ewentualnie, gdy uda mi się je wyłowić spośród wszystkich komentarzy i mam nadzieję, że Paweł będzie wtedy na nie mógł odpowiadać, ale skoro jeszcze pytań nie ma, to oczywiście mam te pytania przygotowane dla Pawła. Jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, do tej pory chyba nigdy nie było takiej trudnej sytuacji, że jesteśmy pozamykani w domach. Pawle, powiedz mi, jak ty sobie z tą sytuacją radzisz ewentualnie i jak byś sobie radził, gdybyś jeszcze był czynnym zawodnikiem? Trenowałbyś w maseczce, biegałbyś po ogródku, konstruował domową siłownię w domu. Jak byś sobie w takiej sytuacji poradził? Nie wiem, jak bym sobie radził, no ja jestem w tej dobrej sytuacji, no mówię, że firmy mi nie zamknęli. Mało tego, nawet jak były pozamykane lasy i te wszystkie historie, no ja też pode mną jest stadion lekkoatletyczny z bieżnią, to po prostu poszedłem i w pracy, nie mam nielimitowany czas pracy, także zawsze mogą powiedzieć, że jestem w pracy, doglądam, tak? I tak właśnie sobie chodziłem biegać, także no, trafiło mi się taka lepsza sytuacja, ale no cóż, no, jest to na pewno ciężkie dla ludzi, nie takich jak ja, dla których sport, bo to ja zawsze powtarzam po tej karierze, no pozostałem w tym sporcie, biegam te maratony, ale to nie jest jakaś moja pasja, bo ja znam moich ludzi, kolegów, którzy bez tego po prostu już nie potrafią funkcjonować i dla nich jest to rzeczywiście ciężkie. No, mam koleżankę, która musi właśnie siedzieć w domu, a no, codziennie, dwa razy dziennie zawsze starała się wychodzić przed pracą, po pracą. No i dla niej jest to traumatyczne przeżycie. Tak? Także to,
No mówię, no jakoś trzeba sobie radzić. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie będzie zbyt długo trwała. A no a jeśli chodzi o biegaczy, no tak naprawdę taki totalny szlaban, to tam był chyba przez 2 tygodnie, tak? Także tutaj no, można to było sobie radzić. Teraz z tymi maseczkami nowymi się, to też jest takie no, troszeczkę, no myślę, że przesadna ostrożność, żeby w lesie z maseczką. No ale wiadomo, te przepisy, one są, to jak to wszyscy mówią, są trochę nieżyciowe, ale jakieś one muszą być, tak? Ci, którzy te przepisy ustalają, też się znaleźli, to też są ludzie, tak? Którzy często nie wiedzą za bardzo, jak do tego podejść. No, no, zakaz jest zakaz, wiadomo, że z definicji, a już w Polsce szczególnie duży procent będzie go sobie tam traktować dość łagodnie, no ale przez to, że on jest, to na pewno troszeczkę też zwiększa dyscyplinę i no i myślę, że my jako społeczeństwo jakoś sobie z tym mimo wszystko radzimy, no każdy na swój sposób. Znaczy faktycznie jedna uwaga jest taka, już tutaj na czacie nasi widzowie to wychwycili, że w lesie można biegać bez maseczki, ale mamy już to pytanie od Rafała. Czy Pawle, twoim zdaniem bieganie w maseczce jest zdrowe? No absolutnie nie, no w ogóle to nawet nie trzeba jakichś wielkich naukowców, żeby to stwierdzić, wystarczy pobiegać chwilę. No ja z maseczką, często jak były badania wydolnościowe, mieliśmy taką maseczkę z rurą i to też, mimo że była pełna wentylacja, też było to bardzo ciężkie. To jest też niewygodne, ale zdrowo na pewno też nie jest. Mamy zwiększoną wentylację, czyli no tam też czytałem, że to saturacja krwi się jest, no mam po prostu mniejszą podaż tlenu do organizmu, także no, zdrowy na pewno nie jest i o ile można, na pewno tej maseczki należy unikać. I skoro teraz słyszę, że w lesie nie trzeba, to nie wiedziałem, bo mówię, w lesie nie biegam, ale no to dobra wiadomość. I, no i mówię tak, to jest taki przepis z punktu widzenia, te maseczki są bardziej do takiego normalnego współżycia społecznego w miastach i mówię, ten zakaz, on jakiś jest tam dla wszystkich. No ale no, nie wierzę, żeby jakiś policjant włoił komuś mandat za to, że sobie gdzieś sam biega bez maseczki, tak? Gdzie w promieniu kilometra nie ma człowieka, nawet jeżeli nie jest to las. Tak? A czy z punktu widzenia byłego sportowca, zawodowca, można wysnuć taką hipotezę, że takie siedzenie w domu to jest rodzaj jakiegoś treningu mentalnego? To sportowcy jednak w tej chwili muszą ograniczyć swoje treningi. No i to jest rodzaj jakiegoś takich ćwiczeń psychicznych dla nich? Podważna koncepcja, powiem szczerze. No takie ćwiczenie na pewno jest to w drugą stronę, tak? No, deprymujące. Szczególnie no, ja tu współczuję zawodnikom wyczynowym, którzy nie mogli trenować. Tutaj to jest jedna rzecz, druga, że im odwołują te imprezy, im się zupełnie rozsypał kalendarz, no także to jest taka sytuacja trudna, a no i takie siedzenie w domu też na pewno nie jednemu pomoże, bo to można jakoś to sobie na pewne rzeczy przemyśleć, no tutaj trening mentalny na pewno też jest ważny i tutaj to jak to też gdzieś czytałem, że ktoś wykorzystał ten czas na jakieś medytacje na i tego typu różne historie, na które często nie ma czasu, a tutaj znowu czasami. A jak wiemy, no, są to też bardzo potrzebne rzeczy, które często zaniedbujemy, a które pomagają. Także no może ludzie też nauczą się czegoś nowego, ale mam nawet ciągle podtrzymuję tę nadzieję, że to ta sytuacja no, nie będzie zbyt długa. Jednak temat maseczek jest naprawdę bardzo popularny i mamy kolejne pytanie związane z tym od Macieja. Czy bieganie w maseczce może pomóc w zwiększeniu wydolności oddechowej? No, tu taka anegdota. Jeden znany psycholog, już nie będę mówił nazwiska, ale bardzo znana postać w świecie sportu, wymyślił, bo był profesorem, czy tam wtedy jeszcze doktorem na AWF-ie, wymyślił taką koncepcję, że 400 metrów można przebiec na bezdechu. I na szczęście przetestował to na sobie, nie na studentach. I biegł w masce przeciwgazowej i zemdlał po 250 metrach. Także to oczywiście skrajny przykład, nie? Ale to taki. Ja nie sądzę, żeby to było. No, na pewno są jakieś różne szkoły, jak tą pojemność płuc zwiększać, ale to ja rozumiem, o co tu chodzi, że po prostu mamy mniejszą podaż tlenu, bo my mniej go przyjmujemy i przez to organizm się uczy takiego efektywniejszego jego wykorzystywania. Na tym też mniej więcej ogólnie polega trening w górach, tak? Tak, mamy mniej tlenu i tam też czerwone krwinki się zwiększają. To jest taka naturalna reakcja organizmu, ale
Myślę, że w przypadku maseczek to nie sądzę, żeby zadziałało, aczkolwiek być może nie jestem znawcą w tym temacie. Ja cały czas jestem, pokażę zresztą taką, ja mam maseczkę tutaj, bo startowałem kiedyś biegu przeciwnika, to w tym też można, ale właśnie jeżeli już, bo sam biegam, to polecam właśnie tego typu chusty, kombiny, buffy, które no, ludzie biegający na pewno dostają na różnych biegach. Mają one też tą zaletę, że na widok policjanta łatwo można założyć, ale i to jest na pewno, są one już zupełnie innego, bo ja mam maseczkę, to 5 minut spędzę i normalnie funkcjonując, nie wyobrażam sobie, jak można by było biegać. Także no, polecam takie rozwiązanie. To można kupić, ale na pewno każdy, kto no, biega dłużej niż 2-3 lat, to coś takiego w swojej szafie posiada. Twój komin, twoja maseczka bardzo spodobała się naszym widzom. Nawet człowiek napisał, że ma taką samą. Popularny wzór. Bieg rzeźnika, co prawda ja 4 lata temu ukończyłem rzeźniczka, no jedno z moich najbardziej traumatycznych przeżyć biegowych. No ale taka pamiątka została. No, mam jeszcze kilka z Armagedonów. Tak, no, to takie właśnie, no wiadomo, jak to teraz te wszystkie biegi, imprezy masowe, no tam się organizatorzy prześcigają w tym dokładaniem gadżetów do pakietu. No i w tym momencie no, koszulki już wyszły z mody, tak? I teraz się tego odchodzi. I teraz właśnie organizatorzy, no ja sam też jestem organizatorem, też wiem, że no, jest taka burza mózgów, a może by coś innego, bo nie te koszulki, bo te, wszyscy już tych koszulek mają pełne szafy. No ale to no, jak widać, no, pomysł się doskonale sprawdzi. Mamy kolejne pytanie a propos tutaj testów wydolnościowych. Rafał pyta, ile razy w sezonie zalecasz powtarzanie testów wydolnościowych? No to jeszcze zależy jakich, bo generalnie test wydolnościowy taki z gazometrią, z komputerami, no ja jak trenowałem, to było bardzo rzadkie i zawsze na tych testach, to było 2 razy do roku mieliśmy te testy robione i zawsze wychodziło w tych testach, że ja się nie nadaję do 800 metrów. Ale to wynikało z tego, że te testy były w grudniu, gdzie był człowiek wybiegany, nie pracował w tych strefach właśnie beztlenowych. A takim no, najprostszym testem wydolnościowym, no, można powiedzieć spełniającym te role, które są potrzebne biegaczowi, no to jest wiadomo sport tester, tętno. I no, najlepiej jeszcze do tego poziom kwasu mlekowego, tak? I wtedy no to wtedy zalecam, no my, jak ja trenowałem, to taki test w cudzysłowie, czyli no sprawdzać, jak ten trening, jak mój organizm zareagował na ten trening. No miałem praktycznie kilka razy w tygodniu, bo po każdym mocniejszym treningu była kropla krwi. W trakcie treningu, czyli jeszcze dołożyć, czy może zmniejszyć obciążenia, bo zależy, jakie były założenia tego treningu. No a takie testy, no już no teraz są pewnie te firmy, które te przeprowadzają, warto sobie zrobić co najmniej raz w roku, no żeby wiedzieć, w którym się jest miejscu. Przeważnie te firmy też dają jakieś zalecenia. Ja też teraz ostatnio dostałem od Rysia Szula Polara jakiegoś tam nowego i on tam mi zaczął tłumaczyć, jakie to są teraz metody treningowe właśnie na podstawie tych stref tętna, ten zegarek coś tam mierzy. Ja kompletnie się w tym nie odnajduję, bo to wtedy zupełnie trzeba trening przełożyć no, z zakresów, z odcinków, powiedzmy czasów tych odcinków na jakieś strefy tętna. No po prostu ja już sobie na pewno w tym zakresie sam siebie nie odnajdę, ale zawodnicy, którzy rozpoczynają tę swoją przygodę z bieganiem, czy mają ją krótką, to mogą się nauczyć takiego właśnie, bo test taki wydolnościowy, one mają sens, jeżeli są powtarzane no, periodycznie w jakimś okresie czasu, no żeby to porównać do czegoś i potem stwierdzić, bo taki sam test dla 2 osób, można zupełnie różne wnioski wyciągnąć. Także to jest po prostu taka no już grubsza sprawa dla takich bardziej już ambitnych zawodników. No niemniej jednak na pewno ta nauka coraz bardziej pomaga w sporcie, nawet już tym amatorskim. Jednak też bym przestrzegał przy takim przesadom, bo ja myślę, że to była przyczyna porażki naszych piłkarzy na mundialu ostatnim. Jak tam ich zaczęli testować, na tych wszystkich maszynkach im wychodziło, że oni są dobrze przygotowani,
A okazało się, jak było, wszyscy wiemy. Tak, do wszystkich do jednego worka i tam testowano, no i wszystkim ładnie wychodziło, tak? A to nie o to chodzi. My jesteśmy w stanie kontrolować 2, 3, no może 4 parametry, jakich wreszcie nos, tak? Dlatego zawodnikowi, wbrew temu, to zawsze się nie było tak oczywiste dla biegaczy, amatorów, jak ja jeszcze trenowałem wyczynowo, po co panu trener? No przecież to biegać i to już na każdym treningu. No to właśnie no, od tego ja zrobiłem przebieżkę i było wiadomo, co jest nie tak, tak? Także tutaj, no mówię, warto się testować, warto to monitorować, ale też z umiarem i no i tak podejść do tego no, bez wielkiego napięcia, bo no mówię, żeby jak ze wszystkim, no, nie wolno przesadzać. Trzeba mieć umiar. Powiedziałeś, że czasami z niektórych testów wychodziło, że nie nadajesz się do biegania na 800 metrów, a przecież jesteś cały czas aktualnym rekordzistą Polski. No i chciałem właśnie zapytać, czy ty trzymasz kciuki, żeby nikt nie pobił tego twojego rekordu, czy może jednak liczysz na to, że wreszcie któremuś z Polaków no, uda się złamać tą barierę i on będzie pierwszy w tabelach? Nie no, zawsze trzymałem kciuki za chłopaków Adama Marcina, zresztą Adamowi brakło 10 lat temu, już 800, może się powtórzyć taka sytuacja jak z rekordem na 3000 metrów z przeszkodami, który do dzisiaj należy do Malinowskiego, a mało kto wie, że Malinowskiemu brakło tam 1700, 2 lata później po tym rekordzie Malinowskiego, no i wydawało się, że ten rekord pęknie, nie pęknie kolejne 30 lat. Tak samo może być z moim, bo to, no, nie ukrywam, że teraz chłopakom będzie dużo trudniej, ale zawsze za chłopaków trzymałem kciuki, aczkolwiek tak jak już mówiłem, jak już macie, jak już tacy jesteście niezdecydowani, to chociaż starajcie się wyrównać, żebyśmy razem mieli ten rekord. Ale no, mnie tutaj się musi złożyć wiele czynników, ale ja to zawsze powtarzam, jest takie powiedzenie wśród zawodników, mistrzem się jest, rekordzistą się bywa, tak? I że jednak warto bardziej się skupiać na tym, żeby zdobywać te kolejne tytuły, kolejne sukcesy. A te wyniki, no one są, w lekkiej atletyce one im się nadaje no, taką bardzo wysoką rankę. W innych sportach, no nie wiem, mistrz świata w kolarstwie Michał Kwiatkowski, który wygrał, nam się nikt nie pytał, jaki tam miał czas, tak? No, że słaby wynik, tak? A tutaj właśnie w tym, zresztą tam się nie notuje żadnych wyników i jakoś ludzie z tym żyją. No, lekka jest mocno skażona tą presją wyniku. Czy dobrze, to no tak jest, ale mówię, ten wynik nie najważniejszy, a mi no jest przyjemny, no w przyszłym roku będzie 100 lat od pierwszego rekordu Polski, no to przez te 100 lat być tym pierwszym, tak, i to, ale ja to mówię, moja kontuzja była dość taka, no usłana kontuzjami, czyli taka trochę pechowa, ale dlatego, że ja jestem na tej liście rekordzistów Polski, rekordzista numer 13, tak, 12 przedmiotów, i już jestem najdłużej panującym, już chyba od 2 lat, Ale mówię, jakby się chłopakom udało, bo jak nie Marcinowi i Adamowi, no to trudno prorokować, kto następny może się tu pokusić, ale no ja na pewno kciuki trzymam. A możemy trochę pogdybać? Możesz zaryzykować i powiedzieć mi, co by było, gdyby omijały cię kontuzje? Uważasz, że można by było o wiele więcej osiągnąć w tej karierze? 3-krotny mistrz olimpijski, 5-krotny mistrz. Taką skromność lubię. Nie, śmieję się oczywiście, no, nigdy nie wiadomo. Na pewno ja mimo wszystko bym się zamienił na karierę z Marcinem i z Adamem, bo oni mają te kariery długie na tym wysokim poziomie. Ja to byłem, no, jak oni świecą jako te gwiazdy przez 10 lat, ja to się śmiałem, że taką kometą byłem, zwiastującą przyjście tych gwiazd. Bo ja na półtora roku byłem na takim wysokim poziomie, potem zaczęły mi się te kontuzje i no 5 lat zmarnowałem, potem była szansa się odkuć na igrzyskach w Pekinie, ale tam strasznie pychowo, w wielu różnych czynników, bo tam byłem w wydziałowej formie, mogłem nawet o zwycięstwo powalczyć, ale w eliminacjach no, chłopaki nie byli tego samego zdania i awans do półfinału przegrałem z Mulaudzim, późniejszym mistrzem świata, a broniącym tytułu wicemistrza olimpijskiego o 0,02 sekundy. Tak, trafił się wolny bieg, ja tam zrobiłem błąd taktyczny, który mnie kosztował z 0,5 sekundy, a przegrałem z pierwszym 500, z drugim 0,02. Byłem trzeci, a przy słabym wyniku no, to już nie premiowało awansem i tak się pożegnałem chyba z największą szansą swoją życiową w karierze. No i to można, znaczy oczywiście można gdybać, jakbym szedł do półfinału, czy tam potem bym sobie poradził, bo wiadomo, w Pekinie miałem problem taki, że to była moja pierwsza wielka impreza od 6 lat i tak troszeczkę też byłem pogubiony w tym wszystkim. No nie miałem tego doświadczenia, które jak się mówi teraz profesor Kszczot, czy tam stary Lewandowski,
Oni też się tego, z tym się nie urodzili, oni się też tego, no Marcin Lewandowski, to przecież on, ja się śmiałem, że on powinien jakieś ubezpieczenie sobie wykupić, bo tam co impreza, on dzwona naliczył, tak? Bo to też wynikało, nie potrafił się poruszać w tłumie, a teraz to w ogóle się wchodzi w tą całą, w ten tłum tych biegaczy i jakoś sobie tam radzi, nie wywraca się już, tak? Ale też musiał się tego nauczyć, no ja nie miałem kiedy. Także no, gdybać sobie możemy, no ja stoję na stanowisku, no, że byłoby na pewno lepiej niż było. Wspomniałeś oczywiście nazwisko Kszczota i Lewandowskiego. Chciałem zapytać, czy można już mówić o tym, że 800 metrów, no Lewandowski w tej chwili bardziej 1500, ale można mówić, że to już jest taka polska specjalność? No zdecydowanie, no Mistrzostwo Europy to ja nie pamiętam, kiedy nie wygrał Polak w tym ostatnie 10 lat. No Adam dwukrotnie mistrzem świata, no, wygrywają, czy dobrze sobie radzą na tych najlepszych meetingach, no liczą się w świecie, tak, cieszą się dużym szacunkiem, no i jest ich dwóch, tak, także to już można mówić, że no, jest to, wiadomo, Kenia i te kraje afrykańskie to jest inna historia, no ale jeśli chodzi o Europę, no to jest no, polska specjalność, tak, 800 metrów, no i miejmy nadzieję, że jeszcze tak przez jakiś czas zostanie. Oby tak było. Mówiłeś też o sukcesach i Maciej pyta a propos, no może niekoniecznie a propos sukcesów, czy uprawiałeś jakieś jeszcze inne sporty jako trening uzupełniający w swojej karierze? Nie, znaczy ja tak, zresztą mój trener też był takim przeciwnikiem jakiegoś, znaczy twierdził, że trening taki wyczynowy powinien być jak najbardziej ukierunkowany w kierunku tego, czym się zajmujemy. Tak? No kiedyś na przykład było popularne, że to się w górach biegało dużo, że się biegało, nie wiem, po piachu, że to wzmacnia jakieś mięśnie, ale mięśnie, które no, być może niepotrzebne, bo no, ja biegałem 800 metrów na bieżni w określonych warunkach, no i praktycznie cały rok no, starałem się operować tymi prędkościami i w ten sposób sterować przygotowaniami. Wiadomo, kolarze na przykład, czy narciarze to jeżdżą na nartach, czy tam, bo to jest jakoś zupełnie i to im się sprawdza. W biegach ja uważam i myślę, zresztą to też nie chodzi o to, że uważam, mało kto stosuje jakiś tam trening uzupełniający, typu, że ktoś na rowerze pojedzie. No ja oczywiście taki trening stosowałem. Miałem ksywę Armstrong wśród innych tam takiego legierskiego trenera, który jak byłem na obozie przez 4 tygodnie w RPA, to jeździłem na rowerze cały czas, bo nie byłem w stanie biegać po prostu przez kontuzję. Też próbowałem aquajoggingu, czyli przywiązany w basenie, nie dotykając wody, ale to było wszystko takie, no żeby coś robić, ale potem ja po 3 miesiącach treningu w basenie, gdzie trenowaliśmy tak, jakby normalnie biegał, tylko że w odciążeniu, czyli robiliśmy też zakresy, zabawy biegowe, tempa i to wszystko zakwarzenia się zgadzało, a jak zacząłem biegać, no to musiałem, miesiąc potrzebowałem, żeby do jakiegoś normalnego poziomu dojść. Także no tutaj to jest też, to nie jest tak, że bieganie to są tylko płuca, serce, tak? To jest też biomechanika, tak? To nie tylko fizjologia, ale biomechanika, która jest tu decydująca, szczególnie już na tym poziomie. I tu po prostu te mięśnie no, muszą pracować tak, jak mają pracować na zawodach i tu nie ma co kombinować. Wiadomo, taki trening uzupełniający bardzo mocno stosuje Adam Kszczot. No jeśli chodzi o te wszystkie, to już takie wynalazki, których ja nie doczekałem, treningi mięśni głębokich, na pewno myślę, że to też ma pozytywny wpływ na to, że on unika tych kontuzji. No ja tak patrzę, jak trenują teraz chłopaki, a jak ja trenowałem, no to teraz... Za szybko się urodziłeś, tak? Słucham? Za szybko się urodziłeś. To mówi teraz, to jest nowoczesny trening, u nas to była manufaktura jeszcze, tak można powiedzieć. Ale to jest taka kolej rzeczy. Zawodnicy 20 lat przede mną też mieli, że też mogli powiedzieć, o, u nas nie było sportesterów, nie było pomiaru zakwaszenia, także Adam ma tam jeszcze jakieś inne maszyny, które coś tam umierzą, na te, które tam trener trochę kręcił nosem, bo Adam bardzo właśnie wierzy w takie nowinki. Wiadomo, trening gdzie do przodu się zmienia, no te wyniki. Wiadomo, do tych lat 80. nie wrócimy, no, z jasnych względów, teraz te kontrole dopingowe są takie, że tutaj no, nie ma, ciężko wrócić do tych wyników, ale niemniej jednak te, no, nawet w Polsce 800 metrów, 1,45, jak ja pobiegłem, to było, to od wielu lat nikt tam nie biegał, a tutaj no, już 4-5 chłopaków regularnie schodzi na tę granicę, czyli ten poziom się podrasta, bo po prostu jest bardziej profesjonalny trening.
I no dlatego to, ale świat idzie do przodu, reszta też nie próżnuje. No mówię, te wyniki bez, w jakościach bezwzględnych nie poszły do przodu, ale ten poziom mimo wszystko wzrósł. Mówiłeś o tym, że trenowałeś w górach, biegałeś w górach i to zainteresowało Jacka. Jacek pyta, gdzie w górach biegaliście? No to mieliśmy takie trzy miejscówki. Najwięcej to było Font-Romé we Francji albo St. Moritz w Szwajcarii, to jest 1800 metrów. I dużo czasu też spędzaliśmy w RPA, ale z tego względu, że tam wyjeżdżaliśmy zimą, tam było ciepło i to tam było 1400 metrów. I no, ten trening wysokogórski ja mocno stosowałem, to były wyjazdy trzytygodniowe. No to też taki zawsze, nie wiem, kto w górach nigdy nie biegał, to też mógłby się zdziwić. No jeżeli na poziomie morza biegnę sobie po 4 minuty i mam te na 130, na drugi dzień wyjeżdżam na 1800, niby wszystko tak samo. Biegnę po 4 minuty i mam ten na 160, tak? Czyli to nie było tego widać, nie było czuć, ale organizm to widział. I ten wysokogórski trening bardzo sobie chwaliłem, ale na przykład Adam Przyszot jest przeciwny, czy nie stosuje go tak mocno, bo to wiadomo, każdy musi to dostosować. Marcin Lewandowski z kolei idzie już w ekstremalnej wysokości, 2300, 2400, a jako raz byłem na powyżej 2200, znaczy dwa razy, bo to pierwszy i ostatni, bo jak nie mogłem się potem pozbierać bardzo długo. Ale no mówię, no każdy organizm reaguje inaczej, ale ja zawsze mówię, że ten 1800 metrów, między 1600 a 1900 metrów to jest taka wysokość optymalna, sprawdzona, bezpieczna i ja nie polecałbym szczególnie amatorom obchania się tam, teraz są modne te kierunki etiopskie, kenijskie, ale to myślę, że to nie wszystkim służy, ale takie 1800 metrów to no już od 40-50 lat stosowany trening i on działa, tak, ta metoda. Teraz doszła nowa nowinka, te namioty hipoksyjne czy pokoje, no tu jest zupełnie inna sytuacja, bo mieszkasz na 2000, a trenujesz na 1000, to wtedy też, a mieszkanie na 1800 cały czas i trenowanie to też jest co innego i to z kolei Adam jakoś tam stosuje, ale mówię, to jak to wszystko, no, trzeba dostosować do siebie, analizować i Adam jest tym dobry, no i wybierać to, co jest dla ciebie najlepsze, no ja mówię, w górach trenowałem dużo, tak, ale mówię to też, trening w górach, treningowi w górach nierówny. Okej, dzięki za odpowiedź. Kolejne pytanie od Piotra, które już ci czytam. Skąd wzięła się słynna taktyka Pawła z trzymaniem się z tyłu stawki i atakiem na ostatnich 150 metrów? Finisz a la Czapi. A to się wzięło, to też taka fajna historia. Ja byłem zawodnikiem u poprzedniego trenera, jeszcze przed królem. Biegając mi tempowo, czyli ruszałem do przodu, męczyłem zawodników, po prostu narzucałem swoje tempo i no i tak często, przynajmniej na krajowym podwórku, no sobie radziłem, ale to wynikało też z treningu, ja mówię, bo jeżeli stosujesz trening taki, na przykład ja stosuję go Adam, że bardzo dużo treningów tempowych, czyli wchodzisz na te wysokie zakwaszenia, organizm się przyzwyczaja i, no i potrafi ruszyć mocno, a ja u trenera Króla zmieniłem trening właśnie takiego nastawionego na tempa, na trening bardziej siłowo-wytrzymałościowy. Wytrzymałość siłowa właśnie, czyli żeby te ostatnie 200 metrów wytrzymywać, żeby tam nie zwalniać, bo wiadomo, bo jak ruszysz mocno, to zawsze potem zwolnisz. No taka jest taktyka większości zawodników, że oni właśnie umierają, bo to wcale nie ja przyspieszałem, tylko oni po prostu no, płacili za te pierwsze obłożenie, a właśnie wzięło się to stąd i to też nie było tak, że sobie to wymyśliłem, tylko po tym treningu, jak no, przeszliśmy ten cykl tego treningu, to ja ruszałem ze zawodnikami po 100 metrach, jak to mówię, kolokwialnie wszystkie kontrolki mi się paliły, tak? Nie byłem w stanie, bo mówię, no nie dam rady, tak? Ale bo nie byłem też nauczony tego wchodzenia w wysokie zakwaszenie, bo tempa biegają bardzo mało, gdzie no, na tym treningu tempowym zaczynasz się do jakiegoś, no i robi się tego uczy. Ja tu dostawałem, no, jak to mówię, w łeb. No ale po prostu przetrzymałem, no i potem przychodziło ostatnie 200 metrów, no i włączałem to, co miałem wytrenowane, wytrzymało siłą, wcale nie skracałem kroków na ostatnich metrach, jak to jest nagminne u innych zawodników i ja mówię, po prostu to też nie było tak, że ja je goniłem, oni po prostu na mnie zawsze poczekali, tak? I to zresztą ten słynny bieg mój w Wiedniu, gdzie ja niby tak gonię Buchera i no rzeczywiście tak mogło wyglądać, ale tam była analiza, jak każde 100 metrów z tych 800 miałem dokładnie po 13,1. Każde 13,1 i ostatnia też.
Buchar oczywiście szybciej zaczął, ale ostatnio miał 14,7, czyli sekunda i 60, no to jest no po prostu różnica trzech klas. No i ja go tak dogoniłem, bo on po prostu dzwonił. No stąd to się wzięło. Nie było, aczkolwiek jeden pan psycholog upchnął taką teorię, że to, bo on akurat w międzyczasie ze mną pracował tam na kadrze. On taką teorię forował biegacza Lamparta i biegacza Zająca. Psychologicznie, że Lampart się skrada i że akurat po tym, jak ja z nim pracowałem tam przez miesiąc, czy przez dwa, to były trzy spotkania, że ja na podstawie tych jego pracy z nim, no, zmieniłem sobie w głowie, z Zająca się zrobiłem Lampartem, to nawet gdzieś tam to cytował, ale nie miałem do tam żadnych tych pretensji, ale to wynikało właśnie nie z poukładania sobie w głowie, tylko po prostu no, z treningu i tak jak mówię, no, ja nie byłem w stanie pobiec szybciej na tych pierwszych 224 sekundy, co Adam dla Adama jest normalny. Ja po prostu kończyłem. Miałem takie przypadki, na przykład pobiłem rekord Polski w Zurichu 43-22. Miałem pierwsze koło w 51-7. Zresztą jestem jednym z niewielu zawodników na świecie, którzy mają wynik na 800 metrów negative speed, czyli pierwsze koło wolniejsze od drugiego. Drugi miałem 51,5. No i wtedy Marek Jóźwik, dziennikarz, mówi: młody, co ty robisz, tak zostałeś, jak ty byś był bliżej, to tu byś rekord świata pobił. I za tydzień do Brukseli, no już tak sobie wziąłem do serca i zamiast 51,70 miałem 50,5 pierwsze koło. I skończyłem nie w minutę 43,22, ale w minutę 51, tak? Czyli 7 sekund przegrałem przed to, no po prostu i skończyłem niezmęczony, ale mnie po prostu odcięło, tak? I to też wynikało z tego treningu. I no mówię, w sporcie nic się nie dzieje przypadkiem. To zresztą to też taki mit, że do biegania potrzebna jest mocna głowa, tak? Ja mówię, to, generalnie bieganie nie jest dla ludzi o mocnej głowie, tylko dla ludzi przygotowanych. Jeżeli jesteś przygotowany i odpowiednio trzymasz się tego, do czego jesteś przygotowany, no to pobiegniesz optymalnie. No 800 metrów też nie ma czegoś takiego jak kryzys, tak? Że musisz przetrzymać i no to potem jest albo cię odetnie, albo nie. Tak? Wiadomo, w maratonie to troszeczkę inaczej wygląda i zresztą też szczególnie w bieganiu amatorskim. No ale tutaj ja zawsze mówiłem, że zresztą ja dlatego nigdy nie biegałem dobrze 1500 metrów, bo mówię, bo do tego trzeba mieć już trochę mocnej głowy, a ja nigdy jej nie miałem. Parę razy już w swoich wypowiedziach wspominałeś nazwisko trenera i podkreślałeś wartość trenera, ale ty sam, z tego co wiem, zarzekałeś się, że nigdy nie chciałbyś być trenerem. Nadal to podtrzymujesz, jesteś konsekwentny? Tak, oczywiście. Znaczy, to jest taka stara prawda, że jakiś dobry zawodnik, czy wybitny, no jak to można mnie tam nazwać, nigdy nie będzie wybitnym trenerem. Z prostej przyczyny, że zawsze będzie patrzył, dobry trener to jest właśnie taki, który widzi, wyciąga wnioski i nie patrzy co ja robiłem 20 lat temu, co mi służyło, bo tak najczęściej jest, że jak ktoś biegał bardzo dobrze 800 metrów, to myśli, że ta jego droga była dobra, a poza tym ciężko jest mu od niej odejść, bo to też są pewne jakieś nawyki myślowe, nawyki przesiąknąłem jakimiś rzeczami, no nie wiem, no taki był słynny trener, który to też, bo trener wtedy, kto to widział, żeby się robić we wtorek, tak? To zawsze się robi w poniedziałek, nie? Ale to tak można mówić, ale takie rzeczy gdzieś tam głęboko tkwią. I potem, no, jak się dostanie zawodnika, który jest zupełnie innym typem niż ty, no to no, ciężko jest to. Poza tym to jest jakaś właśnie, ja sam też swoim treningiem się za bardzo nie interesowałem, to była wersja trenera. Tylko mówiłem trenerowi, byśmy odpuścili, bo no, nigdy mu nie powiedziałem, że byśmy dołożyli tego typu. Ale trener mi ufał, czasami jak mówi trenerze 3 dni wolnego, to bo wiedział, ja byłem delikatnym zawodnikiem i jeżeli za mocno trenowałem, ja robiłem robotę, nie wiem, 30% tego, co robi Adam, ale no to, co robi Adam, no ja w życiu bym tego nie wytrzymał, by mi się nie przełożyło. Ja bym po tygodniu w ogóle, nie wiem, no jakiejś depresji dostał, tak? Bo ja zawsze musiałem mieć przyjemność tego biegania, jakąś taką moc w nogach, jak to mówią, że czuję, że nie jestem przyklejony do ziemi, a jak trochę młotka dostałem, to już to taka było. Znaczy, trener właśnie potrafił, to był właśnie dobry trener, to rola trenera, że nie był trenerem. Środkować trzeba po prostu. Tak, nie, że trzeba zrobić, tu mamy w planie, to trzeba zrobić. To są tacy trenerzy, którzy wiedzą, co zawodnik będzie 17 października na drugim treningu robił i się tego trzymają, nieważne czy chory, czy nie chory. No, także to też tak bywa, ale no ja mówię też, nie widzę, to też jest kwestia odpowiedzialności za zawodnika, tak? Bo to ty podejmujesz decyzję, ale zawodnik zasuwa i to on ponosi tego konsekwencje i to tak no, najczęściej jest tak, że
jak jest dobrze, to ale to wszyscy trenerzy, jak jest dobrze, to no, trener pokaże, jak tutaj było dobrze poukładane, a jak jest coś źle, no to jakieś pływy, tak, czy tam zła pełnia księżyca, albo za dużo selenu, albo magnezu, albo coś tam w diecie, albo poszedłeś, kupiłeś, albo takie rzeczy, bo zawsze był winny zawodnik, jak coś nie szło. Ale to dotyczy innych trenerów i nie dotyczy tego, czy trener jest dobry, czy zły. O treningu mowa, Rafał pyta, ile jednostek treningowych tygodniowo i jakie dystanse robiłeś w treningu 800 metrowca? No tak, no zależy też od okresu, ale myślę, że tak między 11 a 13. No jeżeli już trenowałem, zapytam do trenowania, no to tak, no bardziej 12, 13, 14 nigdy. Chyba się nie zdarzyło, żebym dwa razy dziennie przez cały tydzień. A kilometra też nie duży. No tak 100 kilometrów, rzuciłem, mam 140. No myślę, że to Marcin na taki pułap chodzi na trenowaniu, tak? I Adam zresztą też. No ja mało biegam tempo, ale dużo właśnie dynamiki, bardzo dużo, czego nie było widać, spędzałem czasu na siłowni, bo to był konik trenera, bardzo dużo siły biegowej, treningu z podkami, ale kilometrowo to też nigdy nie było dużo, bo zresztą miałem takim wyznacznikiem, bo wiadomo, jest taka jednostka treningowa jak drugi zakres, na którym wiadomo oceniamy swoje zdolności trenowe. Ja wiedziałem, że jak ten drugi zakres mam już za dobry, to powinienem odpuścić, bo po prostu idę nie w tą stronę, w którą muszę. Tak? Także też z tym kilometrażem nie przesadzałem, ale Piotrek Piekarski, no też bardzo dobry polski 800-metrowiec, no, finalistą przy świata z Tokio, no, podobno było 70 tylko, tak? Także też mniej. No mówię, to są różne szkoły. No ja akurat no, byłem takim, no ani nie przesadzałem w jedną, ani w drugą stronę. Odejdźmy trochę na moment, na chwilę od tematu treningów. I zdradzę Ci coś takiego, że gdy mówiłem moim znajomym, współpracownikom, że właśnie Paweł Czapieski będzie gościem tego webinaru, to mówili mi, Paweł Czapieski, no super rozmówca, masa anegdot, masa dowcipów, zgadzasz się z taką charakterystyką Twojej osoby? Znaczy no fakt, że mam jakiś taki talent, aczkolwiek z tymi, ja zawsze mówię, jak ktoś chce, żeby mnie zatkało, jeśli chodzi o dowcipy, to mówię, powiedz jakiś kawał, bo wtedy wszystkie zapominam. Ale mam jakąś taką właśnie taki rodzaj pamięci kontekstowej, że no jak jeszcze za juniora były takie wyjazdy klubowe, to my przez 8 godzin jazdy autobusem potrafiłem przez te 6 godzin opowiadać na stop dowcipy, tak? A jak jeszcze ktoś drugi mówił, to na stop, po prostu jakoś mi się tak kojarzyło. Także z tym zawsze byłem kojarzony, też na obozach. Ktoś mi mówił, że ja na każdym posiłku opowiadam kawał i się przez cały obóz nie powtórzył. Tam, oni też korzystają z tego, że ludzie też dowcipów nie pamiętają, tak? ale tu się zgadzam, że taką opinię sobie wyrobiłem, aczkolwiek z wiekiem zauważam, że mi to troszeczkę spada. Ale mówiłem, że ja bym chętnie oddał ten rodzaj pamięci do pamiętania tych kawałów, a żebym w zamian pamiętał, gdzie minutę temu położyłem klucze, tak? Albo zawsze, no miałem zawsze problem, gdzie mam dokumenty, paszport, no właśnie takie, tego się nigdy nie mogłem nauczyć, no mówię, tej pamięci, tej takiej krótkoterminowej, wzrokowej nie mam, no też dlatego nigdy w kartach mi nie szło, bo tutaj też trzeba pamiętać, ale no mówię, ja bardziej tak, no mówię, mam taki rodzaj pamięci i na to się właśnie tak to przełożyło. A pamiętasz taką sytuację, w której nieomal spóźniłeś się na start, bo grałeś pewną grę komputerową? No to tak, to było właśnie mistrzostwa w Wiedniu. No to wtedy był szał na tego Małysza, na te skakanie. No ja mieszkałem w pokoju z Markiem Plawgo i tam była taka, do dzisiaj pamiętam, najbardziej prestiżowa skocznia Słowenia, bo tam się najdalej latało i on mi na moim komputerze pobił rekord, tam było wpisany Maras. Ja się akurat tego dnia i tam siedziałem 3 godziny i tam klikałem, nie szło mi, aż mnie dopiero trener zapukał do pokoju. No to znaczy bieganie, nie skoki narciarskie, to nie, wziąłem plecak w rękę i poszedłem, tak. Ale to było myślę, że dobre, bo nie bo najgorsze, na przykład w dniu startowym, to jak już strzelam, to już wszystkie problemy odchodzą, ale właśnie ten dzień od samego rana. Tam śluwa, no, jedzenie nie wchodzi, no tak zawsze ja zawsze szukałem jakiegoś kontaktu, bo to jedni mówią, że to trzeba się izolować i tam się patrzeć w sufit. Mnie to tylko w Pekinie zniszczyło, gdzie 2 tygodnie siedziałem we wiosce, tam wszyscy, każdy się swoimi sprawami
zajmował i to takie właśnie mielenie w sobie mnie zawsze wykańczało. Także mówię, taki Małysz być może miał też swój udział w tym, że mi w tym Wiedniu poszło tak dobrze. Okej, okay. Czekamy na kolejne pytania od naszych widzów. Na razie tutaj nie widzę żadnych, więc będę kontynuował te, które ja mam przygotowane. Są jeszcze jakieś takie anegdoty, którymi możesz tutaj sobie z rękawa cypnąć, nas zastoczyć, coś ci przychodzi do głowy, bo o jakiś ulubiony dowcip nie pytam, żeby cię nie zatkało. No właśnie mnie zatkało. Nie, tych anegdot to się, ja zawsze taką powtarzam, Igrzysk Dobrej Woli w Brisbane. To był 2001 rok. To była to, może nie każdy to zrozumie, taka sytuacyjna, bo generalnie na zawodach jest taki kolor, do którego w odpowiedniej momencie trzeba się zgłosić i ja poszedłem sprawdzić tam do tego kolorum, żeby zobaczyć, o które ja tam za te 2-3 godziny muszę przyjść. I akurat szli już na start dyskobole. No wiadomo, ja tam 61 kilo ważyłem, oni tam każdy po stówę. No i ja tak stałem koło tej dyskoboli. A i taka dziewczynka tam, bo to przeważnie wolontariuszki, i ona do mnie, czy pan też do dysku? Ja powiedziałem tak, nie? A to zapraszam. Ale ponieważ tak się na mnie spojrzałem i też się zorientowałem. Także... I zdała sobie sprawę, że to żart, tak? No ale no mówię, to też no, samo dla mnie to jest komiczne, że ktoś no, do takiego kogoś mógł, szczególnie widząc dyskoboli, nie? Także to, no, zresztą kiedyś chłopaki się ważyli. Też przyjechałem do Szklarskiej na obóz, to jeszcze były te stare czasy, gdzie nie było toreb na kółach i kółka się tarabaniłem z taką torbą tam większą ode mnie i oni się tam ważyli, tam 110, 120 kilo, ja z tą torbą szedłem 85. Także to taki, no mówię, ale to taki urok biegacza, no to jest zasada, że tutaj jak to mawiali już starożytni Czechosłowacy, dobry kogut to chudy kogut. Takie to się w bieganiu zawsze sprawdzało. Aczkolwiek też jeszcze powiem jedną ciekawostkę, bo nie wiem, czy no, nie wiem, kojarzycie, jak wygląda Marcin Lewandowski. Zresztą jak jeszcze biegaliśmy, on taki był troszeczkę no, tak wizualnie bardziej przypakowany. Ja zawsze taki szczypior, ale jak mierzyliśmy sprzęt, byliśmy u krawca, sprzęt olimpijski mierzyliśmy, to gdzie tam nas nie mierzyli, to ja miałem więcej w obwodzie. Gdyż nie byliśmy na dziwi. Także to tak tylko wizualnie, bo wbrew pozorom na to, jak wyglądałem, to ważyłem dość dużo, bo ja był no, nasz Etiopczyk naturalizowany, on, no, jakbyśmy stanęli obok siebie, to że ważymy tyle samo, ja ważyłem tam 61-62, a on 57. No jakieś takie... Także ja przy tym całym moim... mówili, że grubo kościsty jestem, ale to też nieprawda, bo jeszcze nie udało mi się nigdy na moją damską rękę męskiego zegarka znaleźć. Mamy pytanie od Mariusza. W dzisiejszych czasach do biegania dużo sprzętu czy talentu, a może coś innego jest potrzebne w twoim zdaniu? Znaczy do biegania zależy jakiego, czy wyczynowego, ale do takiego amatorskiego, ja zawsze twierdzę przede wszystkim na pierwszym miejscu pasja, tak? To musi nam sprawiać przyjemność, to musi nas napędzać. No ja mam i sprzętu, no talentu, no myślę, że też mi tam to nie uciekło, bo nie wiem, jak ważyłem 80 kilo i nie byłem w stanie przebiec kilometra w 7 minut, a po 5 miesiącach przebiegłem maraton z 3 godziny, tak? No, jak zacząłem trenować. Ale mówię, tego mi nie brakuje, ale no, jakoś tak się nie mogę, bo chciałbym jeszcze pobiec ten maraton jakieś tam 2,50. Ale nie mogę się zmusić. Pochodzę tydzień czasu, potem 2 tygodnie przerwy i znowu i tak od 5 lat się bujam. Także no, jeżeli ktoś chce biegać, no wiadomo, i myśli o jakimś takim, nie tylko dla zdrowia, dla przyjemności, ale też no, chce jakoś tak się realizować, jakiś tam progres, no to właśnie mówię, ta pasja na pierwszym miejscu. No talent oczywiście też, no ja zawsze twierdzę, że nawet do Cymbergaja trzeba się urodzić, tak? A w bieganiu to jest zdecydowanie najważniejsze. Sam po sobie wiem, jak ważne, no ja zawsze podaję jako przykład, że ja jestem absolwentem szkoły muzycznej w szkole akordeonu, a jestem totalnym beztalentem muzycznym, a to mała szkoła, tak się zapałem. Ile ja musiałem pracy poświęcić, bo bardzo dużo ćwiczyłem, a i tak byłem na poziomie niższym niż mój kolega, który pograł pół godziny i to jest właśnie ten talent, tak? Ale ten talent też jest różnie definiowany, bo oczywiście nie mówimy tu, że ktoś ma biegać 2 godziny w maratonie, ale że no to też widać po amatorach, no mam kolegów, jeden biega 3,30, jeden biega 4,15, tak? Także to jest ta drugorzędna rzecz. On jest ważny, ale bo to też się mówi, że o sukcesie to jest 90% ciężkiej pracy, a tam 10% talentu. Mówię, tak, pod warunkiem, że macie taki sam talent. A jeżeli ten talent zawsze będzie wygrywał, ale on nie jest
właśnie najważniejszy, bo to, o bieganiu amatorskim chodzi o to, że dzisiaj biegam 4 godziny w maratonie, za rok 3:30, potem 3:15 i o to chodzi. Tak? I tutaj no, tak ja widzę sens biegania amatorskiego, że porównuje się sam ze sobą, a nie z innymi. No a tu no, wiadomo, sprzęt też się przyda, ale to też, żeby nie iść przesadnie w tą stronę, ale to ja bardzo zachęcam, bo na tym z tego żyją te wszystkie firmy sportowe, a to też nakręca trochę biznes, są lepsze imprezy. Także też nie ma co z tym za bardzo walczyć. Okej, dzięki za odpowiedź. Jedno z ostatnich pytań, tym razem Maciej. Czy warto często zmieniać zestaw ćwiczeń wzmacniających, twoim zdaniem? No ja przez 15 lat w ogóle nie zmieniałem. Ale to była taka też szkoła mojego trenera, który to zapamiętał, bo mój trener Zbigniew Król w latach 80. jeździł do Anglii, tam między innymi prezydentowi Kaczorowskiemu piec budował w domu, czy tam remontował, no bo to był taką zagorączką. I on tam gdzieś jakoś się trafił na trening Sebastiana Kołów, wtedy rekordzistę świata, no i on zobaczył ten trening siłowy. No i dwa haki wbite w ścianę na tym gryf i on tylko na tym wziął z tym gryfem, tam robił 4 ćwiczenia i tam jego trener mówi, że on to robi cały czas, nic innego nie wymyśla, tak, bo to, no jak mówię, zmiana ćwiczeń to też jest, no to też inni mogą mieć inne zdanie, ale no, to jest przebudowanie całego gorsetu mięśniowego, inne mięśnie wzmacniamy, tam stąd się też biorą kontuzje, tak, ja miałem to pasmo kontuzji związane z tym, że sobie regulowałem ten system, taki, no tą biomechanikę, no wiadomo, boli lewa noga, to ją odciążam, biegam, obciążam boli prawą, to znowu coś w prawej strzeli, no i tak w koło Macieju i dopiero mi pomogło, jak pół roku zrobiliśmy rozpracę sportem, który mówił stop, gdzie miałem nogę w gipsie, bo zmęczenie złamajowe, jakieś tam się nabawiłem, z którym zresztą zostałem mistrzem Polski, także ze złamaną nogą, no, całkiem niezły wynik. Ale 6 miesięcy w ogóle nie biegałem i wtedy od nowa jakoś tak zacząłem wrócić i wtedy mi te wszystkie kontuzje przeszły. Także to, no ja nie polecam generalnie. Jeżeli coś pomaga, to stosować i to i robić. I ważne, że jeżeli coś robimy długo, to robimy to dobrze i to nam wchodzi też w taką pamięć mięśniową. A tak jak to będziemy rozregulowywać, no to no nie wiem, to każdy indywidualnie może do tego podejść, ale myślę, że nie ma to sensu. Okej, i ostatnie pytanie od naszych widzów, które zada Mariusz. Po wysiłku, nawodnienie IZO, piwo, jakiś przepis na napój, co polecasz? Kiedyś IZO i się piwo, tak? Nawadnianie to podstawa oczywiście w trakcie wysiłku. Tu też oczywiście cały przemysł się wokół tego stworzył, teraz już możemy, już kiedyś byłem na takim obozie, dzieci kupowały sobie izotoniki, no taką wodę z cukrem, tam po te złote 60, a tu o, ja mam Messiego, a ma tego, no to, że tu ten Messi będzie, no to wiadomo, jak to działa, tak? No wiadomo, jak no, te izotoniczne, no ja bazowałem na izotonikach, tak? Bo są jeszcze inna szkoła tych hipotoników, czy jak to tam się tam nie nazywało. A najbezpieczniej, tak przynajmniej na poziomie amatorskim, no zwykła woda, tak? No a na no, piwo po wysiłku to nie ma, na pewno się nic nie stanie. Mówię, zastrzegam oczywiście przy sporcie amatorskim, który przy okazji ma też nie odbierać nam innych życiowych przyjemności, tak? Bo to też nie o to chodzi, żeby iść w jakiś reżim, a znam takich amatorów, którzy no wyniki mają no, jakieś przyzwoite na poziomie no, kobiet, tak? Ale poświęcają temu naprawdę wiele i to no, ja bym się nie zdobył, ja podziwiam ich za to, ale ja bym się na to nie zdobył, no, że tu jednak jest coś za coś, jeżeli rezygnuję z tego, bo sportowcem wyczynowałem się 24 godziny na dobę, to jest i to niektóre jak trenuję, ale to jak spędza ten czas pomiędzy i tam no, ta regeneracja, no ale to jest ten koszt, za który no, dostajemy jakieś tam no, nagrodę, no taką, no można powiedzieć, że solidną, czyli no, jakiś tam poziom światowy, no a tak, żeby no ale no mówię, są ludzie, którzy rzeczywiście, no, no są tacy, którzy poprawiają ascezę dla samej ascezy, tak i to jest. Także jak to mówią, są dwie szkoły, Otwocka i Falenicka, a i tu zawsze będą dwa zdania. I tym optymistycznym akcentem, że wszystko jest dla ludzi, nawet piwo, oczywiście w umiarze. Będziemy kończyć naszą rozmowę. Jak to mówię, alkohol pity z umiarem nie szkodzi, nawet w największych ilościach. Tak?
Czyli od czasu do czasu, to tak zawsze mówiliśmy, że jak szczególnie to właśnie jak to w porcie się mówiło, że jak no, raz tam na 2-3 miesiące nawet dobrze było pójść na jakąś imprezę się odstresować. Ale najgorsze jest takie codzienne małe dawki. To na wynik sportowy na pewno nie wpłynie, a od czasu do czasu mówię, to nawet można zwiększyć ilość, byle nie częstotliwość. I to właśnie powiedział cały czas aktualny mistrz Polski na 800 metrów. Szanowni Państwo, moim i Waszym przede wszystkim gościem był Paweł Czapiewski. Paweł, serdecznie dziękuję za udział w tym programie. Dzięki serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Ja jeszcze na koniec tylko pozwolę sobie dodać, że nasz kolejny webinar już w najbliższy piątek. Zerknę do notatek, bo naszymi gośćmi będą, Pawle, kojarzysz? Tomasz Galiński oraz Kuba Wiśniewski. Kuba Wiśniewski znam, taki dość utalentowany biegacz. Ja mu to przekażę. I Tomasz Galiński? To jest dziennikarz Radia Gdańsk, który też jest zaangażowany, też ma zajawkę na sport. Aha, no to już teraz będę wiedział. Przekażę, co powiedziałeś. Dość utalentowany biegacz, tak? Jeszcze raz, dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia w piątek. Dzięki. Do zobaczenia, dzięki. Czy mogę się już włączyć?